fascynująca, majestatyczna, dzika i tajemnicza. Symbol Polski i symbol Warszawy, czyli... Wisła. Moi drodzy, ja nazywam się Maciej Margas, to jest Aleksandra Łogusz i dzisiaj opowiemy Wam trochę o królowej polskich rzek. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, pamiętajcie o tym, żeby już teraz subskrybować nasz kanał i nacisnąć dzwoneczek, by być na bieżąco z naszymi filmami. A tymczasem czołóweczka i lecimy! Wisła ma 1047 km długości, co czyni ją najdłuższą rzeką w Polsce. Jej źródła znajdują się w Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim, zaś przy Zatoce Gdańskiej uchodzi ona do Bałtyku. Po drodze Wisła przepływa przez bardzo wiele miast i miejscowości, między innymi przez dawną stolicę Polski, czyli Kraków, oraz przez obecną Warszawę. Wisła wpływa do Warszawy w 497 km swojego biegu przez rezerwat Wyspy Zawadowskie na południu miasta, a wypływa 31 km dalej, przed rezerwatem Ławice Kiełpińskie. W zależności od ilości wody w korycie rzeki, wiślańskie łachy, kępy, brzegi oraz rezerwaty zmieniają swój kształt. Wciąż jednak pozostają schronieniem dla wielu gatunków zwierząt, takich jak mewy czy rybitwy. Wszyscy doskonale znamy Wisłę i prawdopodobnie każdy z nas był kiedyś na którymś z jej brzegów. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę, jak bardzo królowa polskich rzek zmieniała się na przestrzeni stuleci. Zaledwie 150 lat temu kształt Wisły był inny niż obecnie. Możemy się tego domyślić, analizując archiwalne mapy, zdjęcia lotnicze czy obrazy. Jedno z najstarszych przedstawień rzeki to panorama Wisły od strony Pragi, Canaletta z 1770 roku. Na obrazie tym widać, jak bardzo Wisła różniła się od obecnej. A obraz ten powstał gdzieś tutaj, ponieważ perspektywa, która znajduje się teraz za mną, jest niemal identyczna do tej, którą Canaletto ujął w swoim obrazie. Z kolei na planach Warszawy pokazujących historyczny przebieg Wisły widać jej roztokowy charakter na południu miasta. Oznacza to, że jej koryto nie było jednolite, miało wiele odnóg i na przestrzeni wieków wielokrotnie się zmieniało. Nawet patrząc na współczesną mapę Warszawy widać linię, którą tworzą Port Czerniakowski, Jezioro Czerniakowskie, Jezioro Powsinkowskie z Wilanówką i Jezioro Lisowskie. Przypadek? Nie sądzę. Wszystko to są starorzecza Wisły, czyli jeziora będące tysiące lub setki lat temu fragmentami koryta rzeki. Podobne starorzecza znajdują się również na prawym brzegu Warszawy. Są to Port Praski, Jezioro Kamionkowskie i Jezioro Gocławskie. Innym śladem po dawnym brzegu Wisły jest Zakole Wawerskie. Ciągnie się ono wzdłuż trasy Siekierkowskiej, obok węzła Marsa i ulicy Płowieckiej. Nie płynie tędy już żadna woda, lecz wciąż są to tereny podmokłe. Zakole Wawerskie obejmuje także część Gocławia i wraz z Łukiem Siekierkowskim na lewym brzegu tworzy taras zalewowy o szerokości aż 7 km. Dla porównania, na północy miasta taras zalewowy ma 2 km szerokości. Tarasy zalewowe Wisły zostały uformowane około 10 tysięcy lat temu. Z kolei znajdujące się wyżej tarasy nadzalewowe tysiące, a nawet miliony lat wcześniej. Poza starorzeczami, najbardziej charakterystycznym elementem ukształtowania terenu stolicy jest Skarpa Warszawska. Powstała ona około 120 tysięcy lat temu i ciągnie się przez około 30 km od Lasu Kabackiego aż do Młocin, mając wysokość od 10 do nawet 25 metrów. Ze względu na zabudowania nie jest ona dziś tak widoczna, jak musiała być jeszcze 200 czy 300 lat temu,
a to przez nią na przykład ulica Tamka jest taka stroma, a ze Starego Miasta w dół zjeżdża się schodami ruchomymi. Skarpa Warszawska została oczywiście uformowana przez Wisłę. Wzdłuż wymienionych wcześniej starorzeczy również znajdują się skarpy, jednak są one dużo niższe i mniej widoczne. W stolicy rzeka ubrana jest w tak zwany warszawski gorset. To bardzo charakterystyczne zwężenie na odcinku pomiędzy Bielanami a Saską Kępą, koryta rzeki i jej tarasów zalewowych. W tym miejscu Wisła jest o prawie połowę węższa, porównując ze stanem rzeki na północy czy południu miasta. Gorset uwarunkowany jest częściowo geologicznie, jednak do jego powstania mocno przyczyniła się działalność człowieka w zakresie regulacji i stabilizacji rzeki. I tak, kiedy na południu miasta szerokość rzeki może wynosić 700 metrów, tak w centrum będzie to zaledwie 350 metrów. Najwęższym punktem gorsetu jest fragment na wysokości Starego Miasta, gdzie przy niskich stanach wody szerokość rzeki może wynosić zaledwie 200 metrów. Zwężenie to sprawiło jednak, że Wisła zaczęła płynąć na tym odcinku dwukrotnie szybciej i w drugiej połowie XX wieku pogłębiła swoje dno aż o 2 metry. Uznaje się, że Skarpa Warszawska oraz zwężenie Wisły były powodem, dla którego w tym miejscu powstało miasto. Wisłę uznaje się za kapryśną rzekę. Pierwsze umocnienia jej brzegów powstały w rejonie Solca w 1825 roku. Wtedy jednak budowę przerwał wybuch powstania listopadowego z 1831 roku, a zgromadzone materiały przeznaczono pod budowę cytadeli. Impulsem do kolejnych regulacji rzeki stała się powódź z 1884 roku, kiedy to koryto Wisły przesunęło się nawet o 500 metrów na wschód. Był to spory problem dla budowanej wtedy przez Lindlejów sieci wodociągowej miasta. Dlatego pod kierownictwem inżyniera Jakuba Kostenickiego rozpoczęto regulację koryta Wisły. Między 1885 a 1914 rokiem wykonano szereg prac, dzięki którym zostało ono ustabilizowane w miejscu, do którego podczas powodzi przesunęła się rzeka. Przegrodzono wszystkie ramiona Wisły, takie jak wschodnią odnogę w rejonie wsi Rzeżeń. Wybudowano wały przeciwpowodziowe, m.in. wał Miedzeszyński. Powstały także pierwsze ostrogi na odcinku śródmiejskim od strony Pragi, co przesunęło nurt rzeki bliżej zachodu, zawęziło i wyprostowało go. Z kolei powstałe wtedy na lewym brzegu betonowe bulwary dodatkowo umocniły koryto Wisły. Wtedy także utworzono basen portu Czerniakowskiego. Ale to nie wszystko. Powiązano również kępy z powiślami. Kępy to nic innego jak uformowane na rzece wyspy. Dzisiaj ciężko w to uwierzyć, ale prawdopodobnie jeszcze 200 lat temu Saska Kępa leżała na lewym brzegu Wisły i nazywana była Kępą Solecką. Poprzez kolejne wezbrania zaczęła się odłączać od Solca jako wielka wyspa, by następnie, kiedy zasypano wschodnią odnogę rzeki Tamą, stać się częścią prawobrzeżnej Warszawy. Inne znajdujące się w Warszawie kępy to m.in. Kępa Zawadowska oraz Kępa Potocka. Wyspą na Wiśle były także obecne tereny ogrodu zoologicznego. Kolejne fragmenty bulwarów lewobrzeżnej Warszawy powstały w latach 60. i 70. XX wieku. Poziom wody w Wiśle mierzony był od 1799 roku na wodowskazie zainstalowanym przy ówczesnym moście pontonowym między ulicą Bednarską a dzisiejszą ulicą Okrzei. Później, w 1865 roku, ustalono tzw. zero Wisły, czyli najniższą wysokość wody w rzece zaznaczoną na filarze mostu Kierbedzia, a obecnego Śląsko-Dąbrowskiego. Ze względu na pogłębianie dna, zero warszawskiego wodowskazu zostało później obniżone o 2 metry. Stan wody w Wiśle możecie sprawdzić spacerując bulwarami pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Świętokrzyskim.
No, dzisiaj tej wody nie ma zbyt wiele. Inne wodowskazy znajdują się m.in. w porcie Czerniakowskim oraz porcie Praskim. Stan alarmowy poziomu wody to 650 cm. Najniższa zanotowana wysokość wody w Wiśle to 26 cm z 2015 roku, a najwyższa 852 cm z 1844 roku. Od kilku lat brzegi Wisły wracają do łask, a zrewitalizowane bulwary latem tętnią życiem. Można tutaj odpocząć, na przykład na jednym z leżaczków, usiąść na ławce w którejś z knajpek, albo po prostu nieśpiesznie podziwiać widok. Wisłę można podziwiać z jednego z warszawskich mostów, jadąc samochodem Wisłostradą, czy też ze ścieżki rowerowej wzdłuż jednego z jej brzegów. Nie ma co ukrywać, Wisła może i dzieli Warszawę na dwie części, ale zarazem łączy ją i spaja w całość. Opowiadamy o niej w jednym z pierwszych rozdziałów naszego albumu o Warszawie z lotu ptaka, Warsaw On Air. Nazywamy w nim Wisłę energią miasta. I to wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowaliśmy. Włożyliśmy w ten film dużo pracy oraz pasji. Tego typu produkcje zajmują mnóstwo czasu. Nad tym konkretnym filmem pracowaliśmy ponad miesiąc, dlatego jeśli Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby koniecznie nam napisać o tym w komentarzu, zostawić mnóstwo łapek w górę i subskrybować nasz kanał, ale także możecie wspierać nas i zostać naszym patronem. Wszystkie informacje znajdziecie w linku w opisie. A tymczasem trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa. Okej? Nie wiem, zobacz. Nie wiem, że okej. No, pan na nas tak krzywo patrzy trochę.